Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym rozpocząć pewien bardzo dla mnie, wydaje mi się, istotny wątek. Mianowicie tego, że no po wielu różnych, prawda, zastanowieniach się, po różnych filozoficznych rozważaniach, jak i również badaniach na samym sobie, stwierdziłem, że yerba mate jest to tożsamo co napój magiczny Galów, Asterixa, Obelixa. Między innymi pamiętajmy, że Obelix wpadł do garka, prawda? I już nie mógł pić tegoż napoju magicznego. Raz się zdarzył taki przypadek, że dano mu parę kropel, kiedy musieli wyjść z piramidy Cheopsa w Egipcie. No i ma również wspólne z sokiem z gumy jagód. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ Asterix i Obelix byli w Ameryce między innymi. Wiadomo, mieli wcześniej, prawda, ten napój magiczny. Ale pytanie, skąd dostarczano tych składników? Skąd ten składnik, który powodował Powera, prawda? Tego nie wiadomo. A mi się wydaje właśnie, że Panoramix udał się po prostu do, że tak powiem, wioski Indian Guarani. To nie ma oczywiście w tekście, ale historyczne odkrycia jak najbardziej o tym świadczą. Mamy na przykład zapomnianą osadę Galów, odkrytą przez Francuza Jean-François Lamire. I on stwierdził, że ludzie ci mieli potężną siłę właśnie. I byli szczupli. Dzięki yerba mate. Kolejna kwestia to sok z gumy jagód. No cóż, sok z gumy jagód to nic innego jak możliwość skakania, prawda? A możliwość skakania to tak naprawdę w tradycji wikingów, w tradycji Yggdrasil, to po prostu możliwość walki toporem. Wywijania toporem. To właśnie wikingowie wykorzystywali, prawda, tak zwany sok z gumy jagód, a tak naprawdę napój z yerba mate. Dlatego między innymi wikingowie dotarli na Islandię, dotarli na Grenlandię. Pamiętajmy o tym, że yerba mate to jest napój silny, prawda, bardzo mocny napój, który powoduje zwiększenie energii. Tego zwiększenia energii nie mieli Rzymianie, więc niestety dostawali ostry wpiernicz. O tym należy pamiętać. Dlatego też pijcie yerba mate, żeby mieć siłę Galów i wikingów, bo wikingowie to tak naprawdę gumisie, gumingowie de facto. Szczęść Wam Boże, z Bogiem. Oczywiście to wszystko było jaja, jakby ktoś nie wiedział. Z Panem Bogiem.